Już wiemy, jak będą wyglądać reklamy w metrze. Tymczasem Sobieskiego będzie bez buspasa. A w Wilszewie niedługo już będą jeździć pociągi, ale bez zatrzymywania. Tymczasem w Łodzi ponownie ruszy tarcza TBM. A pod Warszawą Wschodnią powstanie tunel drogowy. Tymczasem zajezdnia Annopol wkracza na budowę nowej trasy tramwajowej. A ZDM zakończył przebudowę Placu Pięciu Rogów, stawiając tam jajko. O tym nie tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. 14 maja, w niedzielę. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Jestem chwilę przed wyjazdem, jutro już będę w Sopocie i przez najbliższy tydzień mnie nie będzie, ale będzie dosyć dużo filmów, a dosyć dużo rzeczy się działo w ostatnim tygodniu. Więc zerknijmy sobie, jak to wszystko wygląda. Po pierwsze, Plac Wilsona, Świętokrzyska imienin Służew to stacja metra, gdzie nie działa z powodu awarii jedna winda. Natomiast na metro Marymont trwa modernizacja windy. Tymczasem w metrze nie tylko i wyłącznie działają windy, ale również są problemy z reklamami. Są decyzje i jak to będzie wyglądać? No, będzie lepiej, bezpieczniej i tak dalej. W skrócie, będzie mniejsza jasność tych całych nowych powierzchni reklamowych, mają być ograniczone montaże ich bezpośrednio na ścianach zatorowych, czyli tam tej drugiej stronie po drugiej stronie torów odstawczych, po drugiej stronie torów. No i nie będzie na razie reklam na stacji metra Służew, jak i również na stacji metra Ursynów, do momentu, kiedy faktycznie rozwiąże się sytuacja, czy te mozaiki są zabytkiem, czy nie są zabytkiem. Natomiast będzie trochę też mniej reklam, trochę mniej telewizorów i ogólnie ma być tyle samo lub mniej reklam na samej stacji, łącznie. Łącznie ma być o 50 sztuk mniej, ale trochę większych. No i tak mniej więcej wygląda całe podsumowanie, jakie mogę dać. Czyli pozostajemy przy tym, co było, ale trochę będzie mniej i trochę, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Natomiast na pewno coś, co mogę powiedzieć na plus, to jest to, że jest zakaz montażu reklam w środkowej części ściany zatorowej i nie można też montować reklam tak, aby ograniczały widoczność przy takich przeszkleniach. Czyli na szybie nie wolno tego robić, chyba że to jest winda, bo to jest trochę inna sytuacja. Także takie ciekawostki, jeżeli chodzi o windy w metrze. A jeżeli chodzi o nowe pociągi, to tak, 13 już mamy nowych, kolejne będą się pojawiać na przestrzeni tego całego roku. A co będzie z dodatkowymi? Do końca tego miesiąca jeszcze Metro Warszawskie może zdecydować, czy będzie chciało dokupić w ramach opcji kolejne pociągi Skoda Warszawia. Czy będą dokupione? Tego wam nie powiem jeszcze, bo jeszcze tego nie wiemy, ale niedużo zostało czasu. Zobaczymy, czy Metro Warszawskie się namyśli i jednak weźmie, żeby było więcej tych nowych pociągów w metrze. One są po to, że w ramach rezerwy na to faktycznie budowę trzeciej linii metra. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie realizowane niedługo. Natomiast dlaczego musimy zrezygnować z buspasa na ulicy Sobieskiego i Belwederskiej? No, dosyć to jest łatwe. W tym miejscu jest aktualnie buspas, a tu jest nowe torowisko tramwajowe. To znaczy, że bardzo blisko są te dwa miejsca i trzeba po prostu usunąć ten buspas, zlikwidować go, zrobić ruch tylko łącznie w jednym i w drugim kierunku po jednym pasie tutaj, ponieważ w tym miejscu muszą powstać nowe tory tramwajowe i cała sieć trakcyjna, jak i również słupy i całe okablowanie, które jest pod ziemią. To wszystko musi być realizowane mniej więcej jednocześnie, aby było to realizowane szybciej. Dlatego buspas w tym miejscu został zlikwidowany na poszczególnych odcinkach, ale o tym więcej mówiłem już bezpośrednio w ostatnim filmie od tramwaju do Wilanowa. Tymczasem na Kasprzaka też był film niedawno, ale nie o takich wielkich nowościach jak teraz. A mianowicie już teraz od piątku jest zamknięta ulica Wolska, kolejny fragment ponownie, natomiast tylko i wyłącznie do środy, bo w środę jest oddana do użytku całe skrzyżowanie redutowej z Wolską i Kasprzaka, ale ulica z kolei Kasprzaka w kierunku granicy miasta będzie całkowicie zamknięta na odcinku od Ordona do połączenia z ulicą Wolską, to znaczy, że ten odcinek na minus 1. Tam będą prowadzone prace i tak będzie wyglądać przez najbliższe 2 miesiące, a na Ordona jest tylko i wyłącznie teraz ruch jednokierunkowy, bo tam jest realizowany i wytyczony
nowy pas rowerowy. Także tak to wszystko wygląda i się łączy w jedną całość. Tymczasem tramwaje nie tylko zamykają nam Wolę, ale również Białękę. Zajezdnia Annopol wkracza w kolejny etap budowy. Ulica Annopol jest nieprzejezdna. Już od dzisiaj przez najbliższe parę miesięcy do końca wakacji tak to będzie wyglądać. I też do tego linia tramwajowa numer 4 nie jeździ już teraz do żadnej wschodniej, tylko wyłącznie do pętli Annopol. Czemu tak to się dzieje? Ponieważ muszą być wybudowane nowe rozjazdy i przejazdy przez ulicę Annopol i połączenie tramwajowe do ruchu z całą pętlą Annopol. Też również na wakacje jest przewidziane całkowicie wyłączone z użytkowania pętli Annopol, ale to o tym będę mówić jeszcze później i duch tramwajów będzie cały czas na Brudnie, z tym, że tylko do metra Brudno. Lecimy dalej. Wiliszew Centrum i Zagrze Południowe. O tym więcej Wam powiem we wtorek, bo będzie film z tej inwestycji. Dzisiaj nagrywaliśmy z Kutem. Co mogę powiedzieć? No już niedługo, po 29 latach pociągi ponownie wrócą do Zegrza Południowego. Konkretnie 15 maja już rozpoczęły się tutaj prace bezpośrednio na przejeździe w Zegrzu. Już podbijarki jeździły, cała sieć trakcyjna jest rozwieszona i tak dalej. Ale o tym wszystkim powiem Wam niedługo. Natomiast najważniejsze, co musicie wiedzieć, to jest to, iż ponownie pociągi dojadą tam już 11 czerwca. To jest niedziela. Jakby ktoś z Was nie wiedział, z tego co pamiętam, 11 czerwca 2023 roku, wtedy pociągi ponownie tam będą dojeżdżać, ale bez zatrzymywania na prestiżowym przystanku Wieliszew Centrum. Tam dopiero później będą się zatrzymać pociągi, kiedy będzie przystanek kolejowy gotowy. Natomiast to nie zmienia faktu, że CPK z drugiej strony zupełnie Warszawy też powstaje. A mianowicie jest przypadek na budowę fundamentu terminalu CPK z tunelem kolejowym. Więc zobaczymy, czy jakieś prace się rozpoczną jeszcze przed wyborami. Takie faktycznie w terenie. Jestem ciekawy. Na razie pozostajemy przy Łodzi, bo tam faktycznie już powstaje. Łódzka średnica, krakowska średnica i warszawska średnica. To trzy inwestycje, które nagrywam. No i łódzka średnica jest na pewno jedną z tych trudniejszych. Bo tam faktycznie są problemy na trasie, tam jest dużo problemów tego, jakie tarcze są wybudowane, znaczy jakie tarcze budują, że jest jedna, a nie dwie i tak dalej. Najważniejsze jest to, że zostały dokapitalizowane cała inwestycja, będzie trochę więcej pieniędzy, więc będzie można totalizować, a budynki mają być niewyburzone na trasie, chyba że to będzie kompletnie niemożliwe inaczej to wybudowanie tego tunelu, wtedy faktycznie będą dopiero wyburzone budynki na trasie tarczy. Tylko Wam powiem, że teraz będzie budowany odcinek bezpośrednio pod samym Śródmieściem Łodzi do przystanku kolejowego Śródmieście i tam jest dużo kamienic, które są w kiepskim stanie. Natomiast jak wyglądała Warszawa Zachodnia jeszcze 2 lata temu? No mniej więcej w ten sposób. Zupełnie inne miejsce, nie do poznania aktualnie. Chociaż widzę, że oni zaczęli robić te zdjęcia też już jak się zaczęła przebudowa. Najważniejsze jest to, że tutaj mamy ujęcie, jak cała kładka się przesuwała, ale nie będę puszczać całego filmu. Cały film możecie zobaczyć bezpośrednio teraz w linku i w karcie w opisie, żebyście sobie zobaczyli to na stronie Budimexu. Zrobili film w 240 sekund, cała aktualnie przebudowa do dnia dzisiejszego. Ja film z podsumowaniem zachodniej mam zaplanowany też w tym miesiącu, ale zobaczymy, kiedy go zrobię. Ale spokojnie, będzie całkiem ciekawie. Bo Warszawa Zachodnia cały czas powstaje. I na pewno część z Was jest ciekawa, jak to wyglądało. A ja mam jeszcze zdjęcia sprzed rozpoczęcia całej przebudowy. Tylko Wam powiem, że 2 lata już są przebudowy i jeszcze trochę przed nami oczywiście. Lecimy dalej, bo nie tylko i wyłącznie pociągi się zbudowują, ale również drogi. S7 Czosnów Kełpin. Trasa wyceniona, wszystkie oferty są w budżecie. I to jest jeden odcinek kolejny, który będzie realizowany. Tylko Wam przypomnę, że już jeden odcinek jest robiony z Płońska do Czosnowa. Ten odcinek ma być gotowy w 2025 roku. Chodzi o to, by aktualną ulicę, która tam jest w tym miejscu, czyli DK7, przemianować i zrobić z tego S7. Czyli wszystkie węzły, przejazdy i tak dalej muszą być przebudowane na nowe standardy większych prędkości. Także to jest aktualnie realizowane pod Warszawą, a kolejny odcinek już bezpośrednio do Warszawy, no może też niedługo coś o nim więcej powiem. Natomiast tymczasem przechodzimy do WTP, bo tutaj też inwestycja drogowa, ale trochę inna, a konkretniej tunel, który połączy obie Pragi, a mianowicie pod Warszawą Wschodnią. W ramach przebudowy linii silnicowej nie tylko i wyłącznie będzie budowana linia kolejowa, ale również będą tworzone nowe trasy
obok tego wszystkiego. A mianowicie pod Warszawą Wschodnią powstanie wyczekiwany tunel trasy tysiąclecia. Co prawda będzie inaczej wyglądać niż wcześniej był zaplanowany, czyli duża ulica i torowisko tramwajowe. Teraz będzie mała ulica i torowisko tramwajowe i duża droga rowerowa. To jest planowane tutaj do realizacji. Trasa tysiąclecia to będzie właściwie trasa tysiąclecia rowerowa. To jest przewidziane na to, aby tak wyglądała, a stąd tramwaje mają tylko i wyłącznie dojechać mniej więcej w okolice no tam parku i później będzie możliwość skrętu w kierunku Wytacznej. Także takie są plany. Jak to będzie wyglądać z tym tramwajem, to jest daleko idąca inwestycja. Natomiast najważniejsze jest to, że aktualnie będzie realizowany projekt tego tunelu z samymi różnymi elementami, jak to się wszystko połączy, a później będzie to budowane. Cała inwestycja z przebudową ma być zakończona w 2029 roku. Również z przebudową, nie tylko samoprojektowaniem, co warto było podkreślić. Budowa tramwaju do Wilanowa to też zmiany dla autobusów linii 105, 167, 184, 197 i N42. Tu poprawka nie tramwaju do Wilanowa, a tramwaju na Kasprzaka. Tymczasem na Białęce, ponieważ Annopol się buduje, linia 4 będzie jeździć we wszystkich kursach, teraz tylko łącznie do pętli Annopol, a w ramach dojazdu tam do Żelania Wschodniego będzie linia autobusowa jeździć Z1 od bezpośrednio metro Brudno do Żeleń Wschodni, więc spokojnie jakiś tam dojazd będzie. Kolejne informacje to jest oczywiście most na Pragę, o którym był ostatnio film, ale co jest ważne, to jest to, że ponownie bulwary będą zamknięte w najbliższym tygodniu, więc nie spodziewajcie się, że tutaj będzie jakieś łatwe dojście. Tymczasem ZDM, bo już przechodzę do ZDM-u, ogłasza, że 1000 latarni, a konkretnie słupów, będzie zmienionych z tych starych betonowych na nowe metalowe. Widzicie tutaj jeden obok drugiego, to się zmienia, pomijając LEDowanie, które doskonale już znamy, z mniejsza z tym, to również będzie właśnie coś takiego. Nie będę ukrywać, że z tym miałem trochę sentymentu, bo zawsze jak chodziłem właśnie ulicą Poetów u mojego domu, to stały te stare betony, no ale to jednak dużo nowocześnie wygląda i powinno to tak wyglądać już w dzisiejszych czasach. Tymczasem nielegalne reklamy ponownie powracają. Bilans z kwietnia. Psują estetykę, a czasami nawet stwarzają zagrożenie, bo zasłaniają widoczność. Nielegalne reklamy to zmora naszych dróg, dlatego nie ustajemy w ich likwidacji. W kwietniu skontrolowaliśmy 1049 reklam i usunęliśmy 78 nieprzepisowych tego typu reklam. Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda. Mamy dwa zdjęcia, więc sobie je przeanalizujmy. Kiedyś było szaro, ponuro i cztery nielegalne roczniki. ZDM na szczęście zadbało o to. Wiosna się pojawiła i również wiosna dla reklam i ich po prostu nie ma. Natomiast co możemy zobaczyć na drugim zdjęciu? Patrzcie. Kiedyś to było. Kiedyś drzewa to były tylko i wyłącznie wyschnięte patyki. Przez bezpośrednie zamontowanie na tym całym płocie billboardu, który w tym miejscu się znajdował, to nawet nie jest City Light, to nawet nie jest Front Light, to jest po prostu zwykły billboard od frontu, to drzewa nie miały liści. Na szczęście ZDM w porę przyszedł, usunął i drzewa mogły ponownie wejść w stan wiosenny. Dziękujemy bardzo Zarządowi Dróg Miejskich. I oczywiście przypominam Wam, że cały fragment, jeżeli chodzi o nielegalne reklamy, trzeba wziąć trochę z przymrużeniem oka. Przechodzimy do kolejnych informacji, mianowicie pisklę w centrum miasta. Trzeba się przytulić. Ciekawe. Tak, faktycznie na przestrzeni Placu Pięciu Rogów pojawiło się pisklę. Drost Śpiewak to nowa rzeźba, instalacja autorstwa Joanny Rajkowskiej. Jeśli się przyłoży ucho do skorupy dużego modelu jaja drozda, usłyszymy dźwięki wykonującego się ptaka i bicie jego serca. Rzeźba to dopasowanie przestrzeni placu po przebudowie. Akcent, który może zatrzymać na chwilę przechodniów, zachęcić do wrażliwości na inne istoty. Nie miałem okazji być na konferencji, bo siedziałem w pracy cały dzień, ale wiem doskonale, że faktycznie się to pojawiło. Tylko niedługo sam dokładnie tam podjedzie i sprawdzi, jak to wygląda. Tak wygląda to jajo, proszę bardzo. Trochę dziwnie, jeżeli chodzi o sam plac. Jajo jest w tym miejscu, gdzie wcześniej była ta słynna fontanna. O, proszę bardzo, gdzie pieski piły wodę. Na początku to była fontanna niecka, natomiast samo jajo jest dosyć ciężkie i dosyć dużych rozmiarów, więc musiało się pojawić i gdzieś zmieścić, więc dokładnie w tej niecce. A nie, niecka jest tu. No to nie, to przepraszam bardzo. No to niecka z wodą została tam ta sama dla zwierzaków.
Teraz zobaczyłem, a z boku jest niecka, natomiast same jajo jest tutaj z boku ustawione. A, no to zupełnie inny temat. No dobrze, no to tak, faktycznie tak oni tutaj to zrealizowali. Multum zdjęć tutaj widzę, że jest. Niestety mój internet jest w słabym stanie dzisiaj, więc kiepsko to będzie wyglądać. Można podejść, posłuchać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No nie będę ukrywać, że chętnie podejdę, tutaj posłucham, zobaczę, jak to wygląda, co wy o tym sądzicie. Dlatego powiem, że to jajo było planowane od samego początku przebudowy Placu Pięciu Rogów i ja dosyć długo pisałem do ZDM-u, halo, gdzie jajo? Jakie zakończenie Pięciu Rogów, bo nie ma jaja. No i jajo faktycznie się pojawiło, więc no, co ja mogę powiedzieć. Dobrze, że w końcu się zakończyła ta przebudowa. I o tym więcej jeszcze powiem niedługo. I w temacie ciekawostki powiem wam, że dokładnie taki sam właśnie projekt, jak to jajo, był wcześniej zrealizowany Palma. Palma, która już teraz dość mocno przyjęła na rondzie de Gaulle'a, więc co tu dużo nie mówić, ciekawe, czy jajo tak samo się przyjmie w tej części miasta. No, to tutaj, w tym miejscu się to znajduje. Przejdźmy sobie dalej, a mianowicie rozpoczyna się przebudowa, a właściwie budowa Zielonej Marszałkowskiej. Chodzi głównie o dobudowanie nowej drogi rowerowej na odcinku od ratusza, centrum Warszawy, od ratusza Warszawy do bezpośrednio drogi rowerowej, która już jest na Marszałkowskiej przy ulicy Grzybowskiej. No i to teraz będzie realizowane, zobaczymy kiedy to się rozpocznie, znaczy przy ulicy Królewskiej. Rozpocznie się to już właściwie teraz, będzie zamknięta jedna jezdnia i będzie trochę utrudniej, więc miejcie to na uwadze. Tymczasem informacja zupełnie nie z Warszawy. A Świnoujście. W Świnoujściu powstaje nowy tunel, a właściwie już jest na ostatniej prostej. Natomiast promy, co z promami? Promami się zawsze płynęło do Świnoujścia, teraz już to się zmieni. Większość oczywiście osób będzie jeździć tunelem, ale nieprzewidywana jest likwidacja promów, ponieważ materiały niebezpieczne cały czas muszą być przewożone promem, nie mogą być przewożone tunelem. To tak jak przy każdym właściwie tunelu. Co to oznacza? Oznacza to, że promy będą cały czas pływać nawet całodobowo dla właśnie tych materiałów niebezpiecznych. No i one będą tutaj cały czas funkcjonować, dwa, no i chodzi też głównie o to, aby możliwe było przemieszczenie się dla pieszych, bo jednak to jest jakaś atrakcja turystyczna. Więc promy będą co prawda rzadziej pływać, ale pozostają. No i na koniec sondaże, mniejsza z tym, trochę tych sondaży było ostatnio, więc sobie przewidzimy do jakichś. Proszę bardzo, tutaj wam bardzo dziękuję przy okazji za wasze propozycje do sondaży mniejsza z tym, do połowy czerwca mniej więcej mamy już wszystkie sondaże zaplanowane, więc trochę jest. Ale przejdźmy sobie po kolei. Pytanie było pierwsze, gdzie mieszkasz, żebym mógł mniej więcej określić, gdzie jesteście. Na 1800 głosów większość z was mieszka w Warszawie, następnie gdzieś w Polsce, a później na Mazowszu. Poza Polską to jest raptem 4%, a poza ziemią 5%. Następnie, jak powinny jeździć pociągi SKM? Na 1100 głosów większość z was stwierdziło, że po wspólnych torach, tak jak teraz to jest realizowane, czyli po wspólnych torach z PKP. Następnie 30% własnymi torami wzdłuż torów PKP oraz po oddzielnych trasach. I 9% własnymi torami, ale wzdłuż torów PKP, tak jak jeździ na przykład SKM-ka właśnie trójmiejska. No i nie wiem, nie mam zdania, 12%. Następnie lecimy z pytaniem, czy CPK powinno powstać. Spokojnie, sondaż, czy CPK powinno powstać, jeżeli chodzi o część kolejową i lotniczą, jeszcze później podzielę, ale na razie tak głównie patrząc na 1700 głosów, właściwie jesteście dosyć mocno podzieleni. 49% z was stwierdzi, że tak. 38% iż nie. Nie wiem, nie mam zdania, 14%. Takiego wyniku się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Aż tak podzielonego środowiska. No i na koniec pytanie sondażowe, które się pojawiło raptem 9 godzin temu. Jakie autobusy Warszawa powinna kupić? Większość z was, na razie na 700 głosów mniej więcej, stwierdza, iż autobusy wodorowe. 47% respondentów tak odpowiedziało. I to bardzo jest bliskie mojemu sercu. Na autobusy elektryczne 19%, autobusy hybrydowe 15%, autobusy CNG 9%, nie wiem, nie mam zdania, inne w komentarzu 9%. Ale od tego sondażu jeszcze wrócimy później. No i co to dużo nie mówić. Na aktualny moment mamy już 11141 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeśli chcecie być na bieżąco dalej, kliknijcie przycisk subskrybuj. Zachęcam do wspierania obok subskrypcji, do wchodzenia na moje serwery na Discordzie, do grupy na Facebooku Co się dzieje w metrze, co u tam warszawski. Do tego wszystkiego macie linki w opisie. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Już niedługo więcej ciekawych filmów. Jutro będzie Stas Łazienkowskiej. Ponieważ teraz mnie nie będzie, chwilę to mogę powiedzieć dokładnie, jak to wszystko wygląda, a wspierający mają te wszystkie filmy przedpremierowo już właściwie teraz dostępne, prawie wszystkie.
To po kolei. Najbliższy poniedziałek, trasa Łazienkowska. We wtorek będzie Legion, będzie odbudowa linii kolejowej do Zegrza. Natomiast w środę przejedziemy się, a właściwie przejedziemy nad Placem Trzech Krzyży. A w czwartek będzie już bezpośrednio zetknięcie, jak tam tunel regionowy, który potrafi jest całkowicie oddany już do użytku. A w piątek będą przeloty nad Powem, znaczy nad Wowem i najprawdopodobniej tramwajem na Gagarina, znaczy na Gocław. A później zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, będzie ciekawie i może nawet jakieś specjalne wydanie mniejsza z tym z Gdańska. Zobaczymy, co będzie. Ale do tego czasu do zobaczenia już wkrótce. Kolejnym materiałem na moim kanale. Przepraszam Was przy okazji, że tak późno się tym mniejsza z tym pojawiło dzisiaj, ale cały dzień byłem w różnych miejscach i jakby jeszcze muszę się spakować, to też nie jest kompletnie po drodze, muszę się spakować, umyć, nagrać jeszcze dwa filmy dla Was i w międzyczasie nie spać. To chyba najtrudniejsze. Do zobaczenia. Już długo. Cześć!